1 września 2019 roku, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i drugi już piknik historyczno-militarny zorganizowany z tej okazji przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Sportowe Gward. Obok mnie Aleksander Łubiński, świetnie znany widzom telewizji kwidzyńskiej, także wszystkim członkom stowarzyszenia i mieszkańcom miasta, pomysłodawca, organizator, współorganizator festynu, spocony, zmęczony, bo dzisiaj w wielu rolach naraz, organizatora, ale także tradycyjnie fotografa. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry Państwu. No nie tylko pomysłodawca, jako pomysłodawca, ale przede wszystkim to Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie, ale bez pomocy wielu instytucji tak naprawdę tej imprezy by się nie udało zrobić. Przede wszystkim pomoc miasta Kwidzyn, które objęło swoim patronatem tutaj te obchody rocznicowe, ale też przeogromna pomoc wojska w tym roku. W tym roku mamy oprócz 9 Brygady Kawalerii Pancernej pomoc 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Mamy Brygadę Obrony Terytorialnej z Malborka, mamy WKU Malbork, mamy Straż Graniczną. Tych przyjacieli naszych, Kwidzyna tak naprawdę, jest cała lista. Tak naprawdę nie można powiedzieć, że to tylko i wyłącznie Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie, ale przede wszystkim mnóstwo ludzi, ludzi, którzy przyjechali tutaj tak naprawdę z całej północnej Polski. Ale wszyscy oni odpowiedzieli na wasze zaproszenie stowarzyszenia właśnie Gward. I ja tak myślę, że to dobrze, że w tak ważną rocznicę, jaką jest rocznica wybuchu najstraszniejszej z wojen, jakie toczyła ludzkość, nie brakuje tu przedstawicieli Wojska Polskiego. Kwidzyn nie jest już miastem garnizonowym, a właśnie dzięki odpowiedzi na wasz apel mieszkańcy mogą zobaczyć i mundur, i barwę, i uzbrojenie współczesnego Wojska Polskiego. Nie tylko wojsko jest na tym pokazie, ma on również swoją tradycyjnie bardzo zacną część historyczną. Tak, pomagają nam panowie kolekcjonerzy, którzy zajmują się militariami, przywieźli bardzo dużo broni historycznej. Można zobaczyć od broni skałkowej, tak, aż po broń współczesną, bo MSBS Grot tak naprawdę, czyli najnowszy karabinek Polski. Można całą historię broni zapoznać się na naszych stoiskach. Imprezie towarzyszą również atrakcje zorganizowane dla młodszych i nieco starszych mieszkańców Kwidzyna. Nie jest to tylko festyn rozgrywający się tutaj w tym miejscu? Oj, nie. No właśnie chcemy rozszerzać tą taką ofertę dla najmłodszych tak naprawdę, bo wiadomo, tata przyjdzie, obejrzy czołg, zobaczy moździerz, będzie zadowolony. Coś dla dzieci, czyli koledzy z Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo-Kolekcjonerskiego, odkrywcy, przygotowali takie stanowisko do poszukiwaczy skarbów. Można tam poszukać skarbów, wypłukać te skarby, można wykrywaczem znaleźć złoto. Dzieci są nagradzane, tutaj pomoc Brico Marche Kwidzyn oraz Brio Zabawki z Kwidzyna, które bardzo chętnie nam pomogło, żeby te atrakcje dla dzieciaków, jakieś nagrody drobne były. Ale też 9. Brygada Kawalerii Pancernej przywiozła dwa symulatory cyklop, na których maluchy mogły po prostu popróbować takie strzelanie, jak wygląda broń, ale też koledzy tutaj od nas stowarzyszenia zorganizowali strzelnice ASG, czyli z kuleczek plastikowych, żeby maluchy też mogły postrzelać sobie, popróbować, jak to wygląda, jak wygląda broń. Coś właśnie dla dzieciaków, nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci. A dla wszystkich jest, warto dodać, wojskowa grochówka z kuchni polowej Gwarda. No i należy dodać, że naturalnie największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o to, co można zobaczyć na pikniku, są pokazy dynamiczne zorganizowane przez waszych gości z Braniewa i Bartoszyc, ale tradycyjnie Gward również wnosi swój nieoceniony wkład w tą imprezę, mozolnie wożąc mieszkańców Kwidzyna tutaj po terenie zagdańskim dwoma pojazdami. Tak, pojazdy, które przyjeżdżają do nas z wojska, przede wszystkim transporter BWP-1 oraz czołg twardy, nie mogą uczestniczyć w pokazach dynamicznych. Te pokazy są tylko statyczne. Zresztą widać za plecami naszymi, jak cieszą się ogromną popularnością. I dlatego, aby trochę to atrakcyjnić, żeby to pokazać, nasze pojazdy, które są przypisane na rzecz obronności naszego kraju, po prostu uruchamiamy i robimy takie przejażdżki dla mieszkańców, żeby trochę to uatrakcyjnić, żeby coś się po prostu działo, nie tylko takie pokazy statyczne. No to jeżeli już rozmawiamy o waszych pojazdach, to powiedz mi, tutaj publiczność cieszy się dzisiaj przejażdżkami, ciężarówką Ural i wojskowym i wozem zabezpieczenia technicznego, konstrukcji na podwoziu czołgu T-54, jak pamiętam. I to jest sprzęt będący własnością stowarzyszenia.
Tak, stowarzyszenie jako stowarzyszenie zostało do nam przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako ten sprzęt, który z wojska po prostu schodzi, który nim trafia do sprzedaży, najpierw trafia do Agencji Mienia Wojskowego i ta agencja przekazuje to takim organizacjom jak nasza. No niestety od kilku lat już nie jest żaden sprzęt przekazywany w tej chwili. To są takie rzeczy, które dostaliśmy 4 lata temu, 5, a w tej chwili niestety nic nie jest przekazywane stowarzyszeniu. Wszystko jest bardzo potrzebne teraz już. Ale jak już się zdążyłem zorientować w temacie, nie jest to taka oczywista w skali kraju sytuacja, że Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Sportowe dysponuje tak dużym parkiem sprzętu i to sprzętu w pełni funkcjonalnego. No mamy bardzo fajnych mechaników, przede wszystkim takich, którzy chcą się zaangażować. Mamy kolegę, który bardzo nam pomaga w tym ciężkim sprzęcie. On przyjeżdża codziennie do nas z Raniewa, z Fromborka tak naprawdę, czyli te kilka kilometrów przyjeżdża, żeby nam pomóc w obsłudze tego sprzętu. To przede wszystkim to właśnie, to mówię, to ludzie, koledzy tutaj ze stowarzyszenia, bo nasze stowarzyszenie Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie to nie jest strzelectwo, tak? Bo jakby to jest główny cel, czyli szkolimy, pokazujemy, prowadzimy zajęcia strzeleckie, organizujemy egzaminy na patent, na sędziego, na prowadzącego strzelanie. Ale to nie to. To też jakby część ta, która zajmuje się wykrywaczami, czyli część, która ma dokumentację, robią badania historyczne, ale też część od ASG, a też również część kolegów, który się zajmuje właśnie sprzętem technicznym po prostu, z tym sprzętem, utrzymaniem tego sprzętu. Także tak naprawdę, jeśli ktoś się interesuje jak cokolwiek tak z tej dziedziny wojskowości, to myślę, że my go przytulimy, my mu znajdziemy jakieś zajęcie i będzie u nas mógł się rozwijać tak naprawdę, bo potrzebujemy i strzelców, i mechaników, i kolekcjonerów, i historyków, takich, którzy nam pokażą, jak to się robi i jak właściwie opisać to, co znaleźliśmy. Tutaj prowadzący dzisiejszą imprezę Adam Nosko, historyk, na co dzień pracownik pracowni regionalnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury, reklamując wasze dokonania, powiedział między innymi, że gdyby ktoś chciał zaatakować Kwidzyn, to dzięki sprawności i wyposażeniu stowarzyszenia możemy czuć się całkiem bezpieczni. Rzeczywiście chyba tak jest, bo wasze stowarzyszenie, już pomijając to, że jest świetnie dozbrojone i dosprzętowione, jeżeli chodzi o liczbę członków, dosłownie pączkuje. Tak, proszę, mamy swoje oddziały w tej chwili już i w Warszawie, w Radomiu, w Szubinie. Koledzy z Szubina właśnie tutaj, patrzę na kolegów z Szubina u góry, rozwinęli radiostację i nawiązują komunikację z całym światem. W tej chwili nasze stowarzyszenie to ponad 850 osób w całym kraju. 850 osób, a więc licząc etatami wojskowymi, to już zupełnie poważna jednostka na poziomie brygady. Nie wiem, no tak z tych, co do pracy, to tam pewnie bym tak w 30 znalazł, ale deklaracji mamy 850. Ale o przyszłość stowarzyszenia też możecie być spokojni, bo stowarzyszenie to nie tylko panowie w słusznym wieku, tak jak ty czy ja, ale garnie się do was młodzież. Młodzież się garnie dlatego, że zachęcamy ich do tego i mamy ciekawą ofertę. Ta oferta, jeśli jest ciekawa, młodzież chętnie uczestniczy w takich zajęciach. Oni chętnie przychodzą, a naszym największym partnerem jest Kwidzyńska Klasa Bezpieczeństwa Publicznego. Oni chętnie przychodzą na strzelnicę, chętnie uczestniczą z nami w wszystkich rajdach i też chętnie dzisiaj przychodzą i nam pomagają. A dzisiejsza wolny dzień tak naprawdę, mamy dzisiaj 20 uczniów, którzy od rana, od godziny 8 pomagają nam w organizacji tego przedsięwzięcia. Tak, czyli tak, jeśli wystarczy jakby poprosić dzieciaki i powiedzieć, że coś ciekawego mamy, on na pewno to jakby zachęcić ich tylko. Oni chętnie uczestniczą w takich zajęciach, tylko trzeba to ciekawie robić po prostu. No. Ale na koniec też warto powiedzieć, że Stowarzyszenie Gward to nie tylko wsparcie ze strony klas mundurowych. Każdy z Państwa, kto bywa na strzelnicy, dokładnie wie, że jest to rozrywka i przedsięwzięcie dla całych rodzin, pasjonatów historii, strzelectwa i nie tylko, a tak ładnie o tym wszystkim opowiada pomysłodawca, współorganizator turnieju Olek Kubiński, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie Gward. Nie zatrzymuje, bo pracy przed tobą jeszcze mnóstwo. Jak Państwo widzicie, na ramieniu Olka ciąży długa lufa, w tym wypadku aparatu fotograficznego. Dokumentacja fotograficzna musi powstać. No powinna.
Państwa bardzo serdecznie. Witam w imieniu żołnierzy i dowódcy 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Pozdrawiamy i dziękujemy za to, że przyszliście tutaj, żeby między innymi nas zobaczyć. 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej jest bardzo mocno związana z waszym miastem, z Kwidzynem. A to między innymi za sprawą Stowarzyszenia Gward. Z tym stowarzyszeniem bardzo aktywnie współpracujemy i dlatego też jesteśmy już tutaj u was po raz kolejny. A ta polowa rusznikarnia to miejsce, gdzie członkowie stowarzyszenia wkrótce po zakończonych pokazach dynamicznych doprowadzają do porządku swoją broń. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami pokazy, które nie mogłyby się oczywiście obyć bez waszego udziału. Jak zwykle przypadła wam rola tych czarnych charakterów, jak się wywiązaliście? Nie, no, wydaje mi się, że bardzo dobrze tutaj chłopaki się spisali. No, w zeszłym roku też żeśmy pomagali, więc już mieliśmy wprawę. Taki pokaz trzeba przygotować w uzgodnieniu z partnerami. W tym wypadku byli to partnerzy z brygady w Bartoszycach i z brygady w Braniewie. Tak, chłopaki mieli swoje scenariusze, więc my tak jakby podlegaliśmy pod nich. I oni nam po prostu mówili, czego oczekują od nas, jak to ma mniej więcej wyglądać. No i my się po prostu dostosowaliśmy do tego. W wypadku obserwowałem oba pokazy, no ile wynik pierwszego był całkiem jednoznaczny, to w wypadku tego drugiego wcale nie było łatwo powiedzieć, kto wygrał. Znaczy, no ogólnie założenie było takie, że podczas ewakuacji był ostrzelany ten konwój rannego, gdzie go wynosili. No i po prostu oni, wojsko zerwało kontakt, no i my żeśmy tam siedzieli w oddali, to po prostu stwierdziliśmy, że się schowamy i na zasadzie, że my uciekliśmy, nas nie ma. Czyli tak to chyba miało wyglądać według nas. Choć mówiąc nieco żartobliwie, można też wyciągnąć z tego taki wniosek, że wojsko uznało, że lepiej zerwać kontakt niż wdawać się w dalsze potyczki z symulantami ze stowarzyszenia Gward. Pokaz nie trwał specjalnie długo, to było 8 minut dynamicznej akcji, ale wy tu już dobrą godzinę siedzicie i doprowadzacie do porządku swoje uzbrojenie. Tak, no po takiej ilości amunicji ślepej, no broń wygląda masakrycznie, nie? Bo cały proch zostaje, wszystko w środku. No i widzimy tutaj karabin popularnie zwany kałasznikowym, czy przez młodzież kałachem, a w tym wypadku dokładnie jest to? AK-47. AK-47 rozłożony niemalże do imentu, rura gazowa zdemontowana. Cały zamek, ile czasu zajmuje członkowi stowarzyszenia montaż i demontaż takiej broni? Z czyszczeniem to zależy, jak są tak uwalone. W tych warunkach no, nie jesteśmy w stanie wyczyścić wszystkiego do końca. Nie? Więc, a normalnie, znaczy, normalnie rozłożenie i złożenie na czas to jest tam kilkadziesiąt sekund. Poniżej 50 to jest taki must dla na przykład takiego zwykłego żołnierza. No my się nie bawimy czymś takim, że robimy to na czas, a po prostu tylko wiemy, jak to rozebrać, żeby to wyczyścić. No to taka nasza rola. No dobrze, to proszę mi jeszcze powiedzieć na koniec, bo ten piknik historyczno-militarny już drugi rok z rzędu niebywale cieszy mieszkańców Kwidzyna i pewnie gości, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, te dynamiczne pokazy, huk wystrzałów, petardy, efekty pirotechniczne. Ale co takiego jest w Stowarzyszeniu Gward, a właściwie w tym, czym zajmujecie się teraz, że dorośli faceci poświęcają swój wolny czas po to, żeby w upalne, niedzielne popołudnie łapy całe
białe, tłuste, odoliwe, a wcześniej wypoceni w czasie. Czemu wam się chce w ogóle w to bawić? No robimy to w sumie dla pokazu, żeby ludzie wiedzieli, jak to działa. No tutaj duże wojsko pokazało swojego i to chyba w sumie im bardziej zależało na tym, żeby to pokazać. My ze swojej strony no, lubimy te rzeczy. Tu mamy okazję akurat no, postrzelać sobie trochę ze ślepaków. Na strzelnicy z tego nie robimy, bo nie ma to sensu. No a tutaj fajne akcje, można poczuć deszczyk adrenaliny. No, jest zabawa. Ale głównie dla ludzi. Robimy to dla ludzi, żeby mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, że... No tutaj kolega z boku podpowiada, że pasja i pewnie pasja kluczowy element w tym wszystkim odgrywa i to właśnie dzięki tej pasji, bo jak Państwo sami widzieliście, pokaz trwał chwilę, a sprzątania po nim są bardzo długie minuty, jeżeli nie niewłaściwie godziny. Dzięki tej pasji to wszystko się odbywa. Rusznikarnia Stowarzyszenia Gward chwilę po zakończeniu pokazów doprowadza swoje uzbrojenie do porządku. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. A wśród wielu kolekcjonerów i wystawców, którzy w tym roku pojawili się ze swoimi eksponatami na pikniku militarno-historycznym zorganizowanym przez Gward, pojawił się kwidzyniak Władysław Zdanowicz, znany przede wszystkim ze swoich publikacji poświęconych historii Wojska Polskiego, co prawda historii nieco nowszej niż tej, której poświęcona jest pańska wystawa. Tym niemniej jednak jest pan autorem cyklu publikacji, których bohaterowie są uczestnicy polskich misji wojskowych w Afganistanie, znanych tysiącom czytelników jako misjonarze z Dywanowa. Jeśli chodzi o moje książki, to jest tak. Do tej pory, znaczy one wszystkie dotyczą misji współczesnych, gdzie uczestniczy Wojsko Polskie. Cztery tomy z cyklu Misjonarze z Dywanowa dotyczy misji w Iraku i dwie inne książki dotyczące Afganistanu. To jest Relacja Borowika i Afganistan, dowódca plutonu. Z tym, że dowódca plutonu to jest też ciekawa historia, bo to nie dotyczy polskiego wojska bezpośrednio, tylko Polaka służącego w amerykańskiej armii w stopniu wtedy dowódcy plutonu. Porucznika Rafała Stachowskiego, w tej chwili majora Rafała Stachowskiego, który zrobił karierę właśnie w Ameryce. Już jest emerytowany, mieszka na Hawajach. Kocha Polskę, chodzi, że tak powiem, z polskimi odznaczeniami, a wyjechał z Polski w 1989 roku. Tak więc tematyka wojskowa w bardzo szerokim rozumieniu, i ta współczesna, i ta nieco starsza, jest panu bliska. Przywiózł pan tu dzisiaj imponującą kolekcję oznaczeń pułkowych, oznaczeń pochodzących z okresu międzywojennego. Tak. Mam komplet oznaczeń pułkowych piechoty, kawalerii i trochę innych przy okazji, które trafiły się przy okazji po prostu kupowania tego, co mnie najbardziej interesowało. Po prostu jak było w zestawie trzy różne oznaczenia, dwa na przykład pułki piechoty i jeden jakaś tam artyleria, no to musiałem kupić wszystko. W związku z powyższym jest to, co mi się udało zdobyć, jest. A wszystko zaczęło się od tej odznaki. To jest trzeci pułk strzelców konnych z Wołkowyska, którą onegdaj znalazłem w szufladzie, w domu. I dopiero po wielu, wielu staraniach dowiedziałem się, że to jest odznaka pułkowa mego ojca. Który nie dość, że służył w Wołkowysku, to mieszkał w Wołkowysku. I chciałem, ponieważ jestem, trochę powiem inaczej, ponieważ jestem koniarzem, byłem i zostanę do końca, to chciałem skompletować oznaczenia pułków kawalerii. No ale kupując i szukając kawalerii, znalazłem trochę piechoty. W związku z powyższym to w końcu stanęło, że jest kawaleria, piechota i już więcej nie zbieram, bo brakuje miejsca na ścianach. Aha. To by pozostać przez chwilę przy tej bardzo wyjątkowej oznace, oznace pułku z Wołkowyska, jako zamiłowany koniarz na pewno zna pan żurawlijkę poświęconą ułaną z Wołkowyska. Znam, nawet tu gdzieś jest wypisana, ale ja nie będę czytał, bo żurawiejki znane są z dość dosadnego języka. Ja mogę to pisać, ale nie będę czytał. Tym bardziej, że na przykład wiele osób, czytając moje książki,
I konfrontując to żartem żołnierskim, stwierdzają, że to niemożliwe, żeby Zdanowicz napisał właśnie takie słowa, jakie napisał i padły. Wszystkich Państwa, którzy są ciekawi, z czym kolegą z innych pułków ułańskich kojarzyła się twarz albo nawet pysk Ułana z Włókowiska, odsyłamy do literatury, do publikacji bądź pana Władysława Zdanowicza, bądź po prostu do historii polskich żurawlijek, ale mówiąc nieco bardziej poważnie, ma pan tutaj też rzecz do niedawna niebywale popularną, bardzo ciężką do zdobycia, Księgę Chwały Piechoty Polskiej. To jest reprint, bo stare pierwsze wydania są po pierwsze o wiele, wiele grubsze, bo był inny papier i on już się po 80 latach zaczął kruszyć. W związku z powyższym nie ma sensu przywozić oryginałów, ale ponieważ, że tak powiem, współpracowałem poniekąd przy wydawaniu reprintów, mam reprinty i piechoty, i Księgi Jazdy Polskiej. Tu jest Księga Jazdy Polskiej, też wydanie z 1932 roku, z tym, że historia odpowiednich pułków kończy się tu w 1932 roku. Jeżeli ktoś jest ciekawy dalszych dziejów, czyli września 1939, to niestety musi sięgnąć już po inne publikacje. Tu jest od 18, właściwie to od chwili powstania, bo niektóre pułki powstały na przykład w XVIII wieku, czy XIX, są do 1932 roku. 1939 trzeba szukać w osobnych księgach. Proszę mi powiedzieć, czy te reprinty, o których pan mówi, są dzisiaj do zdobycia? Może na Allegro i to w bardzo dużych cenach. Ale za to książki pana Władysława Zdanowicza, kwizyńskiego autora z zamiłowaniem rozpisującego się o tej nieco nowszej historii polskiej wojskowości, cały czas w księgarni internetowej kupować można. U mnie zawsze i bez problemu. Z dedykacją żaden kłopot. Kwizyniacy jak zwykle mają cenę, że tak powiem, promocyjną. Odbiór na miejscu, na Łąkowej, nie ma problemu. Także jeżeli jesteście Państwo przygód misjonarzy z Dywanowa i nie tylko, zapraszamy na stronę pana Władysława Zdanowicza, dzisiaj eksponującego swoje przepiękne oznaki pułkowe na pikniku historyczno-militarnym zorganizowanym przez Gwar. Dziękuję serdecznie. To ja dziękuję. Krzysztof Lagowski, członkom Stowarzyszenia Gward i przyjaciołom znany jako Morda z powodów nie wiadomo jakich, ale to jest właśnie ten człowiek, który w znoju, hałasie, smrodzie spalin i Bóg wie czego jeszcze, niestrudzenie wozi mieszkańców Kwizyna WZ-tą. Cześć. Cześć. Jak się czujesz po całym dniu spędzonym za sterami WZ-y? Powiem zmarnowany. Totalnie zmarnowany. Gorąco, duszno, pył. No i co tu dużo gadać. Co tu dużo gadać, gołym okiem widać, że te przejażdżki, których Państwo zaznajecie, wcale nie są takie proste z punktu widzenia ich organizatorów. Dokładnie, nie są proste. Trzeba to, cały sprzęt trzeba przygotować do tego, żeby jeździł, zatankować, ponaprawiać awarię. Aktualnie mamy następną awarię w wozie, także będzie naprawiany. No i tak w kółko. No i dodajmy, że nie jest to też sprzęt najbardziej komfortowy z punktu widzenia jego obsługi. A nie, nie, nie. To jest typowo po rosyjsku zrobione, wszędzie jest dużo miejsca, w cudzysłowie, i łatwe, lekkie przedmioty są do przerzucania. Jaka temperatura dzisiaj w środku panuje? Trudno mi powiedzieć, jak w piekarniku. Jak w piekarniku, ale Krzysiek Lagowski, zadowolony i uśmiechnięty, na chwilę przed swoim ostatnim rejsem WZ-tą na pikniku militarno-wojskowym Gward. Powiedz mi, czy ten sprzęt posiada hydrauliczne wspomaganie sterowania, czy to wszystko idzie mechanicznie na cięgnach? Tak, posiada hydrauliczne wspomaganie kierowania i wspomaganie, wiadomo, układu typu sprzęgło, hamulec. To jest hydraulika cała. I dzięki właśnie postępowi technicznemu i tej hydraulice Krzysiek oraz inni mechanicy, którzy dziś WZ-tą jeżdżą, nie stracił jeszcze przytomności i z sercem zabawia mieszkańców Kwizyna. Nie zatrzymuje ostatni rejs ku uciesze widzów zorganizowanego przez was pikniku przed tobą. Dzięki serdecznie. Dzięki również.
jeszcze ja.